Policjanci z Puławskiej Komendy nie mogli narzekać na brak zajęć pod koniec ubiegłego tygodnia. W środę otrzymali zgłoszenie dotyczące włamania się do skrzynek pocztowych w jednym z bloków. W minioną środę mężczyznę majstrującego przy skrzynkach pocztowych w jednym z bloków w Puławach zauważył mężczyzna mieszkający w tym bloku. Zwrócił mu uwagę, na co osoba, która majstrowała przy tych skrzynkach, ten mężczyzna stwierdził, że wyjmuje swoją korespondencję. Wydało się to podejrzane naszemu zgłaszającemu, ponieważ nie kojarzył takiej osoby, żeby mieszkała właśnie w tym bloku, dlatego powiadomił policję. Policjanci po wysłuchaniu relacji zgłaszającego natychmiast przystąpili do poszukiwań tej osoby. Znaleźli tego mężczyznę kilka ulic dalej. Okazało się, że jest on dobrze znany naszym funkcjonariuszom, ponieważ ma już na swoim koncie wyroki za przestępstwa przeciwko mieniu. Został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, był nietrzeźwy. Podczas przeszukania przy nim policjanci znaleźli korespondencję na różne nazwiska. Podczas dalszych czynności prowadzonych już przez policjantów dochodzeniowo-śledczych w miejscu jego zamieszkania odnalezione zostały drobne przesyłki i również korespondencja na różne nazwiska. Jak się okazało, mężczyzna ten włamywał się bądź też usiłował się włamać, bo nie wszędzie mu się to udało, do skrzynek pocztowych również w innych blokach poza tym, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie. Za każdym razem jego łupem padały drobne przesyłki oraz korespondencja dla niego bezwartościowa, a bardzo istotna dla osoby, do której miała trafić. Przedmioty te w większości zostały odzyskane przez policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Przyznał się do popełnionych czynów. Ze względu na jego wcześniejszą kryminalną przeszłość będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do kolejnego zatrzymania doszło w piątek. Przestępca poszukiwany dwoma listami gończymi w Polsce i za granicą został przechwycony przez policjantów z Puław. W piątek kryminalni z Puław, którzy zajmują się poszukiwaniami osób ukrywających się przed organami ścigania, zatrzymali 32-latka, który od prawie 3 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna ten był poszukiwany przez sąd oraz prokuraturę w Siemianowicach Śląskich dwoma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Kryminalni z Siemianowic Śląskich oraz Puław ustalili, że mężczyzna wrócił z zagranicy i najprawdopodobniej przyjechał do Puław. Nasi policjanci rozpoczęli obserwację jego mieszkania i właśnie w piątek rano, kiedy mężczyzna wyszedł z domu, zatrzymali go. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego za popełnione przestępstwa, gdzie spędzi najbliższe miesiące.